Szybko, wracamy! Tę niepozorną skrzynię nazywano niegdyś kabatem. W średniowieczu używano go do tortur i mógł w niej siedzieć tylko jeden więzień. Wow, a jak działa? Kto wie? Nikt nigdy nie sprawdzał. To ty spróbuj, jesteś ekstra przewodnikiem. Nie powinienem, to pierwsza... Stop, okej, już tam wchodzę. Patrzcie, co robię, biegnijcie. Super oprowadzasz. Wróciliśmy. Gdzie jest Jerry? Stara się uatrakcyjnić wycieczkę. Hej, Ani. Jerry? Chyba tu utknąłem. Trzymaj się, zaraz znajdę kogoś, kto cię wydostanie. Nie, Ani, proszę. Jak pan Van Winkle dowie się, że tu jestem, moja kariera legnie w gruzach. Ale nuda, chodź. Hej, stójcie! Wycieczka jeszcze trwa. Wydostanę Jerry'ego, a ty ich oprowadzaj. Ja? Nie będę wiedział, co mówić. Przecież w ogóle się na tym nie znam. No, to wykombinuj coś i opowiadaj im to, co wiesz. Przed państwem stoi starożytny słój na głowę. Jeśli wasza głowa się w nim zmieści, to macie farta. Co jeszcze? A to właśnie jest włącznik światła. Pokażę wam, jak działa. Gdzie jest klucz? Zabawna historia. Król kazał go zniszczyć, kiedy zakazał używania kabatów. Uważał, że są okrutne. Chyba nie idzie mi za dobrze, prawda? Idzie! To świetna wycieczka. Pewnie ta część jest dość nietypowa, ale nadal mamy czas, żeby wszystko naprawić. Wyciągniemy cię i dokończysz oprowadzanie. Jakoś musi się dać ją otworzyć. Starożytny klucz z kości! Uratuję cię, Jerry! A to jest alejka. Można się tu schować. Śmiało, spróbujcie. No weź, Barbara, stać cię na więcej. Gdybym był wściekłym motocyklistą, od razu bym cię znalazł. To jest pokój Hestona. A to jest Heston. Jeszcze chwilę. Cierpliwości. Teraz! Patrzcie, jak czmycha. Ciekawe, jak tam idzie Jerry'emu. Jest w tym naprawdę dobry, odpowiedzialny i szanuje eksponaty. Szybciej, Ani! Muszę wracać do oprowadzania. Poza tym brakuje mi powietrza. Wow! Jak ja mam się niby do niego dostać? Muszę przejść pomiędzy laserami, żeby o nie zahaczyć i nie włączyć alarmu. Szkoda, że nie ma tu kucka. Melduję się. A? Ku-